Biorę swoje najlepsze fury do walki. Moi drodzy, multiplayer. O, już zaczynamy. Zawody 1 na 5. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Sprint. Mam najlepsze. Mam teraz tuning. Wszystkie te fury, które uczestniczą tu w zawodach, w końcu mają maksymalny poziom, więc może jakieś tam szanse będę miał. Co to za koza kiedyś z przodu? Czy to działa? Tunel aerodynamiczny? Chyba nie, ale on jest, kurde, jakiś bardzo szybki. Ja dziękuję. Ja nie wiem, czy tutaj zrobili jakiś balans, jeśli chodzi o ten multiplayer, ale pamiętam, że Kenizek na wyścigi był najszybszy. A, pojechałem naokoło, świetnie. No ja nie jeździłem na tych wyścigach, więc tutaj będę lamił troszeczkę. A już widzę, że tutaj są koksy. Ciekawe, czy coś więcej się wygrywa na tym multiplayerze niż na singlu. Zresztą, czy to jest jakieś tam super istotne? Nie wiem. No i ten się tutaj wysypał, co taki dobry był na prostej. Hi, hi, hi. Już tak skręcać za bardzo nie potrafi. Bo moja korwetka jest naprawdę świetna, jeśli chodzi o... Ma te zakręty, fajnie mi się nią jeździ. Chociaż właśnie tak nie mam porównania, bo prawdę mówiąc niewiele gram w multiplayera, jeśli chodzi o paybacka. Lucek mów payback, bo to się payback mówi. Każdy mówi jak chce. Cyk. I jestem, Jezu, ten gościu, nie wiem. W sumie ja też mam Pagani i Zondę. Pagani Wireless, w sensie, no, bo Zondy nie ma. Też bym się nią pościgał i zobaczył. No ale na razie korwetka chyba wystarcza, jakoś tam się... Trzymam tego drugiego miejsca. Tylko, że coś, ta prędkość maksymalna, no, nie za wysoka. Okej, spróbujmy tu się wcisnąć. Trzeba uważać, bo można stracić kontrolę nad samochodem. Okej. Jezu, gdzie on tam pojechał? Jaki dobry kozak. Tutaj powinienem chyba pozewnąć. O, no dobra, nieważne. Nie ma znaczenia, chyba te drogi są dosyć podobne tutaj. Jeśli chodzi o odległość, tylko tam na samym początku tamten ziomeczek znał skrót i pocisnął. No ale jak na razie trzymam się na drugiej pozycji, więc jest dobrze. Ja tak sobie muszę popróbować te wszystkie fury, no bo coś trzeba robić w tym NFS-ie. Dodali teraz ten tryb swobodny. Od czasu do czasu pojawia się jakaś furka nowa do znalezienia, nowa stara, bo prawdę mówiąc pojawiają się te fury, ale raz, że możemy je sobie kupić w sklepie, a dwa, że co tydzień, czy tam co dwa tygodnie, nie wiem co ile tam oni pojawiają te fury na mapce, że można sobie je znowu znaleźć. Pokazują się, ale w innym tuningu, nie? Patrzcie, jaki kozak. Drugie miejsce. Wow! Skończyły się zawody. Aha, bo on mnie próbował wyprzedzić. Moja korweta właśnie tak, tą prędkość maksymalną ma słabą i przyspieszenie, ale na zakrętach jest fajna. Za mną jechał ten F1, F132 jakiś ziomek. Okej. Okay. Co to? A. Zakończ głosowanie. Na co głosowanie? Ho. Drifcik? Co ja mam do driftu? Kura, kona. Biorę. Sorry. Biorę drifcik. Jezu, aż się zakrztusiłem. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Nie wiem, jak mi pójdzie. Podłączali tu co jacyś psychole. W ogóle jakieś, co to za kluczyki są? O co tu chodzi? To jakieś odznaczenia, czy coś takiego? Kurde, dobra. Drifty chyba robimy. Driftowy bój. Ja mam Huracan. Huracan jest naprawdę dobry na drift, aby się nie wydawało, bo to jest samochód z napędem na 4 koła. No to jak to? On ma być najlepszy. Dobra, są koksy. Jest jaka porszawa szeroka była. Jaki fajny ten różowy. Wow, straciłem punkty. Widzieliście tu? Ej, poprawili synchronizację w tym multiplayerze. Wcześniej tak nie było, wcześniej na samym początku pamiętam było dużo gorzej. Albo po prostu każdy miał lagi, nie wiem. Teraz zdecydowanie lepiej to wygląda, te wyścigi. Jest bardziej płynnie, wiadomo, że nie poziom Forza, ale jest okej. Widzieliście jak blisko? Okej, jeszcze się trzymam. Który jestem? Cholera, nie pierwszy. To niedobrze. Jak blisko! Bym stracił wszystkie punkty. Dobrze idzie. Aj! Kurde, taki fajny zakręt. Nie no, Lucek, serio. Jezu! Meta. Nie. Ale nie poszło tak źle. Chyba nie będę ostatni.
Możliwe, że ktoś dopierdzielił, wiecie, combo przez cały wyścig i zaraz pojawi się na samym początku listy. O, dostałem jakieś losowanko. 18. Przyspieszenie? Nie. Ja już tutaj mam porobione. Porobionego mam tego Huracana, on tutaj nic więcej nie potrzebuje. No i dobra, mamy ukończone. Jestem w generalce, czekaj, to jest klasyfikacja zawodów. Speed list. To nie wiem, to chyba to jest takie główne, nie? Tu mamy głosowanko na zawody następne, okej. Okay. To na co głosujemy? Głosujemy sobie... Cholera, nie wiem, wszystkie wyścigi są dla mnie obce. Więc weźmy to. O, nie tylko ja. Wycieczka po kanionie. Zobaczmy. Tylko właśnie, ja powinienem sobie wziąć tutaj może tą Huayre. Czy Huayre. Ona jest chyba szybsza od Corvety. Tak mi się wydawało. No ale jest tak, patrzcie jak ten z boku tutaj ziomek ciśnie. Nie, aż tak mocno nie pocisnął. O kurde, to nie tylko ja się, nie tylko on się tym ściga tutaj. Ale synchronizacja jest, wow, niebo lepsza, naprawdę. Nie, kamień, kamień! Znaczy głaz. Jezu, gdzie on tam pojechał? No skróty, ale skrutasem poleciał. Ja cię... Ty, oni dobrze znają te mapki. A ja pojechał naokoło, ale lamer. Co to tutaj jedzie? Hehe. Nara. Ops. Co to jedzie, ty? A, to jest ten Koenigsegg. Jezus. Ale coś oni na zakrętach sobie nie radzą. Patrzcie, jakoś tak... Nie? O! Dobra, ja też nie najlepiej. No zobacz, rozbił się. Czyli nie wszędzie te samochody najszybsze są najlepsze, wygląda na to. Albo oni nie potrafią jeździć, może tak. Nie, no trzeba przetestować samemu i zobaczyć. Najważniejsze, że można się pościgać z normalnymi graczami. Będziemy musieli jakieś furki pozmieniać dzisiaj. Zobaczyć tam jakieś inne, bo ja tam mam jakieś tam super auta. No nie mam Koenigsegga, ale mam Huayre przecież. Pagani Socha. Pagani Socha. Ty, uciekaj, dziadu. Po trawie go wyprzedziłem. O-o. No i koniec. Ale walka, kurczę, nie dał się. Popsuł mnie. No ciężko jest się tu przycisnąć, ale da się, tylko trzeba go zostawić z tyłu. Szkoda, że tutaj nie ma czegoś takiego, że jak jedziesz za kimś w tunelu aerodynamicznym, to masz troszeczkę lepsze przyspieszenie. No może nie tak jak w The Crew, że w The Crew 1, że jedziesz za kimś, masz takie super kurde przyspieszenie nagle, jak jedziesz w tunelu, tak nagle 400 km na godzinę. No co to było? To było dziwne, jechał za mną, uderzył mnie w bok i nagle pojawił się przede mną. Takie wytyfy. Ale gościu, zobaczcie, na proste jest dobry, ale zakręt... No dobra, tutaj ładnie zrobił. Ale też się rozbiło ściany. Nie no. No ja korwetka tak czuję, że nie ma przyspieszenia, ale to też może kwestia tuningu, bo tutaj ten tuning można na różne sposoby zrobić. I różnymi częściami można oczywiście te samochody... What the fuck? What the fuck? Co to było? Co to było? I co? Nie wiem, co to było. Ale coś tam było. To było dziwne. Okej, okay. Ulepszenie na hamulce. Co mi to da? Hamulce. Nie, wymieniamy. Tutaj trzeba przyspieszenie, ale niby według klasyfikacji to jest dobre, ta korwetka. Drift. O, bierzemy drift. Oczywiście, driftowanie. Drift synchroniczny. Pamiętacie z Need for Speed'a 2015? Kurde, patrz ile osób... Co to tyle głosów? Nie wiem, o co tu chodzi, ale dodałem kilka głosów swoich. Okej. Okay. Startujemy. Aha, jak się rozbijamy o innych graczy podczas driftu, to nam się nie kasują punkty. Ale jak ich zepchniemy na bandę, no to im się skasują. A mi też przy okazji. Wow, czemu nie odwróciło? Ale lipa. Dobra, jestem ostatni. Chyba naprawdę nie najlepiej. Dobra, muszę się skupić. Sorry.
ale traska trudna. Co jest? Co to miało być? Wow! Ale wbiłem. Drugie miejsce. O, dobra, ktoś tam też wyrobił dużo punktów, więc to były takie zakręty punktowe chyba. Takie wysokopunktowe. Takie łatwiejsze do zdobycia punktów. No, ciśnij. Okej. Okay. Piąte miejsce! Nie pykło. Znowu korwetka. Zobaczymy, jak pójdzie. To była jeszcze możliwość wyboru wyścigu offroadowego, ale nie wiem, tak. Chociaż moja BMW X6 jakoś sobie na tych offroadach radzi. I też jest tunigowana na maksa. Ale cisną. Ja myślę, że te szybkie samochody są tak zrobione, że one na zakrętach sobie niezbyt radzą. Że jest bardzo ciężko je opanować, tak coś czuję. Wow! Za to moja korwetka skręca fajnie, ale na przykład Pagani też fajnie skręca. Z tego co pamiętam. Chyba mam ją zrobioną na wyścigi. A zresztą tymi częściami można też dużo tam nakombinować. No nie no, Koenigsegg zostawił już. A nie, jeszcze go na mapce trochę widać. Nieźle. A zatem oni mogą po prostu słabo jeździć, nie? Różnie to bywa. Gonią mnie tam. Nie jestem ostatni, to się liczy. Nie no, będzie trzeba jakąś furę stuningować zaraz. Kończę te wyścigi i wychodzę do fabuły i tam próbuję sobie ten stuningować coś naprawdę mocnego. Tylko tego Paganiocha mam, albo coś kupimy może. Trochę kasy mam. To jeszcze kwestia tuningu. A teraz można sobie te pakiety pokupować, że od razu się chyba części 6 poziomu dostaje, czy coś takiego. Wow, kończyłem. Nice. Tym razem się udało. Grze dojechałem, no ale ciężko było ich dogonić na tej prostej jednak. Jakoś te samochody w czymś muszą być lepsze, te takie super dobre, nie? Trzeba będzie to sprawdzić. Weźmiemy sobie żetony. Jak tutaj poszło? No ja cały czas gdzieś tak w środku stawki jestem, z tego co widzę. Także bez rewelacji. Jakiś mnożnik tutaj mam. To są mnożniki punktów czy kasy, nie wiem czego. To chyba... Cholera wie. Trzeba zobaczyć zasady. Okej, swobodna jazda. To chyba koniec całej tej speed listy. Okej, końcowy wynik. 88. A, dobra, rozumiem. Czyli po prostu za każdy wyścig dostaje się jakieś tam punkty i na końcu wygrywa ktoś, kto ma najwięcej punktów. No nie, czyli tam jakoś pozycjonowane, znaczy punktowane jest miejsce i tyle. Okej, okay, i teraz co? Teraz mogę sobie... O, dostałem, jakoś dostałem. No i teraz mogę sobie coś tutaj porobić. Mogę zobaczyć, to jest po czekalni, mogę nic nie robić. Kolejne zawody są za tyle i tam nie można sobie poczekać, nie? Mamy Paganiocha. Teraz da się to jakoś porównać. 1/4 mili. A czekaj, to trzeba zrobić tak. Wybierzemy sobie ten samochód. Pyk. Będziemy mogli sobie zaraz szybko porównać korwetę do Pagani. Więc tak, 1/4 mili, 8, niecałe 9. Ten lepiej przyspiesza. Aha, bo ten ma troszeczkę gorsze części chyba. No ten bardzo czas lotu ma wykokrzony, z tego co widzę. Tak więc, no tutaj z Pagani myślę, że moglibyśmy więcej zdziałać. Ona, podejrzewam, że jest mocniejsza. Jeszcze chyba mam coś w garażu, zaraz zobaczę, znaczy w magazynie w sumie. Powinienem mieć jakąś furę fajną, to jest... A nie, na wyścig mam tylko... What? Tylko Mazdę mam. Ale beka. No nie mam nic dobrego, tak naprawdę. Same takie... Znaczy ja lubię te samochody z wyglądu, są bardzo fajne, jestem zadowolony, ale... Ale no nie mam nic takiego, co by urywało tyłeczek.
Do driftu mam BM-kę. No najlepszy jest Huracan. Do dragu mam tutaj ST. A dragi to tam chyba nie ma na multiplayerze nawet dragu. No nie ma, bo tam na dragu może być tylko dwóch graczy. I zastanawiam się też, jaki samochód offroadowy jest najlepszy. Z tego co mi tam kiedyś pisaliście, to najlepszym samochodem offroadowym, najlepszymi samochodami offroadowymi są te, które się naprawia jakby, no nie? Czyli to takie stare, które można wymaksować i zrobić z nich super konstrukcję. No Pagani, kurczę, przyspieszenie ma błaskie. No tutaj jakaś kadstenka nowa, wydali to, okej. Okay. Przyspieszenie ma boskie. Tutaj jakiś zielony dym. Cyk, dobra, ale nitro jest słabe, części ogólnie są chyba tak wrzucone, bo są. Mamy nitro, o, pięknie, ładnie to wygląda, zielony dymek. No ale wiecie co, trzeba sprawdzić jedną rzecz, trzeba sprawdzić po ile jest ten Koenigsegg. Weźmy sobie miejsca, chyba na górze był sklep z samochodami wyścigu, tak jest. Jest sobie szybka podróż i zobaczmy. W sumie no, nie wiem, który to musicie mi wypowiedzieć, ale chyba z tego co słyszałem to właśnie ten Koenigsegg i dużo osób jeździ właśnie tym takim dziwnym, szerokim wozem. tym, nie pamiętam jak się nazywał, no ten F1 coś tam. O, on jest tutaj. Ale Pagani jest na samym końcu listy, więc chyba jest najlepsza. Ohoho, chyba mnie nie stać. No Pagani jest za milion, ale ja się chyba dostaje od tak po prostu, nie? Jak się pokona kogoś tam, z tego co kojarzę. A Koenigsegga fajnie by było sobie zdobyć. Jego nie można zbyt dużo tuningować, więc to jest plus, bo się dużo oszczędza na samym tuningu, nie? Więc mamy Koenigsegga, Porsche, Aventador. Ej, nie wiem co tu wybrać. No i tak w miarę sobie ulepszyłem Pagani. Zobaczymy jak teraz. No nie wiem, ciężko to powiedzieć, trzeba by było wziąć udział w jakimś multiplayerze. Nawet można by było zrobić jedną rzecz, bo można by było wziąć udział w jednym wyścigu, jakimś tam tutaj sobie taki na czas pojechać i porównać czasy Pagani, jak ja sobie będę nim jeździł Pagani i Corvety. Tak mi się wydaje, że Pagani jest bardziej zwrotna, wiecie? O, świetnie. Zajebiście zwrotna. Nie, jest bardziej zwrotna, tak w wyczuciu. Trzeba by znaleźć jakiś sobie wyścig, taki raz, dwa, trzy. Taki, żeby było jak najmniej... O kurde, jaki wielki, długi wyścig. Potem na inny pomysł. Pomyślałem, że kupię sobie pakiet doganiania. Tylko, że kurde, dla Corvety mi już nie starczy. Ale chodzi ogólnie o to, żeby przetestować te samochody mniej więcej na takich samych statystykach i takich samych częściach. A kupując ten pakiet, można właśnie sobie takie części mieć właśnie takie same, fabryczne po prostu. I w ten sposób łatwo porównamy sobie Corvette kontra Pagani, nie? Ja myślę, że Corvette jest mimo wszystko słabsza, no ale warto sobie porównać te czasy. No i dobrze, Pagani osiągnęła tutaj 2.05. Zdobyłem trochę kasy, nie wiem czy mi starczy na ten pakiet do Corvette, no nie starczy mi, kurde, muszę mieć 160 tysięcy. Sprzedam zaraz jakąś furkę. 2.05, pamiętajcie. Zobaczymy zaraz Corvette. Muszę pocisnąć. A nie! Ta moja driftowa kara. Rzucam wyższy bieg. Ale mi się to wszystko podoba. Ale tego nie było w planie. No i proszę bardzo, 2 sekundy różnicy na tych samych częściach tuningowych. To nie jest dużo, wydaje mi się, że Corvette pojechałem trochę gorzej niż Pagani, trochę się tam rozbijałem. Ciężko powiedzieć, Corvette też gorzej mi się skręcało. Taka bardziej ociężała była w tym skręcaniu w porównaniu do Pagani, także no moim zdaniem lepsza jest Pagani, jakoś tak lepiej mi się nią przyspieszało, jakoś tak nie muliła, no ale to tylko 2 sekundy różnicy, to nie jest jakoś tam super dużo, nie?
Więc różnica jest taka bardzo kosmetyczna między tymi samochodami, ale za to różnica w cenie jest kolosalna. Ciężko stwierdzić. No, korwetka wydaje mi się gorsza mimo wszystko, bo skręcanie jest w niej gorsze, krótko mówiąc. No tak to się powinno... Nie mogę powiedzieć, że to jest podsterowna czy nadsterowna, bo to jest gra arcade'owa, więc po prostu mówię, że skręcanie jest gorsze. I tyle, no. Wydaje mi się, że Paganie jest to jednak... No, cena o czymś świadczy, krótko mówiąc. Piszcie, co myślicie o takich testach. Jak chcecie, mogę więcej takich testów porobić w sumie. Takie porównanie samochodów. Ta traska jest taka w miarę prosta i no tutaj liczy się głównie prędkość maksymalna, troszeczkę może prowadzenie samochodu. I tyle. No, tak to wygląda. Zapraszam Was na kolejny odcinek. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.